Siemanko wariaty, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek stapania, także możecie tutaj dobić 500 łapek w górę, a jeśli dobijecie 700 łapek w górę, to podam wam moje wszystkie aktualne teksturpaki, które posiadam, a jest ich sporo i dużo osób o nie po prostu pyta. Osoba, która wygrała Swagera w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym na ekranie, także dzięki, że subskrybowałeś kanał, łapkowałeś go i dzwoneczkowałeś. Jeśli chcecie zakupić Minecrafta Premium, to zapraszam na moją stronę premeczki.pl, link do niej znajdziecie w lewym górnym rogu lub po prostu pierwszy w opisie. Osoby, które dawały mi itemki na moich live'ach, wyświetlają się w tym na ekranie, także dzięki mordeczko, że dawaliście mi po prostu te itemy. No i tyle. A jeśli chcecie wygrać w tym odcinku, to zasubskrybujcie mój kanał, załapkujcie go, zadzwoneczkujcie oraz w komentarzu napiszcie swój adres e-mail, no i dlaczego byście po prostu tą premkę chcieli wygrać. Także moi drodzy, ja wam nie przedłużam, pamiętajcie o akcjach charytatywnych, które znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, miłego dnia i miłego oglądania. Pozdro! Hej moi drodzy, w takim razie tepam już tutaj do drugiej osoby. Zdobyłem Knochka 2, także jestem zadowolony ze swojego tepania. Dobierzemy sobie tutaj trochę stręży i napiszemy, do kogo mogę tepnąć na klepy. Także pierwszy killek już, że tak powiem, w tym odcinku wleciał, więc jestem, moi drodzy, z tego powodu mega, mega zadowolony. Teraz pytanie, do kogo mógłbym tutaj tepnąć. Dobra, tutaj jest jakiś nowy gracz.pl, tepamy do nowego gracza.pl. On jest bez gili, czyli zapewne będzie tepał po prostu na jakiegoś Skybase'a czy coś w tym stylu. No ale pytanie, właśnie, czy on mnie do tego Skybase'a... Dobra, zaakceptował mnie ziomeczek. Albo mnie tepnie na Skybase'a, albo będzie po prostu tepał przy Kubo. Idzie coś w tym stylu. Okej, jest to Skybase, okej, czyli tak jak myślałem, że będzie to po prostu Skybase, czego się by tutaj, że tak powiem, można było spodziewać. Dobra, ziomek sobie rzucił Strange'a i jest to znowu, moi drodzy, klepa wyrównana. Rzucimy sobie tego Poisona, wykorzystam tego Poisona. Aha, ten ziomek tego Poisona nie dostał, no tak. Że tak powiem, nie umiem się kompletnie obsługiwać tymi Poisonami, więc, że tak powiem, mam lekkiego zeza przy okazji, rzucając to. Kurde, ty, ziomek się nawet dobrze, że tak powiem, klepie. Znaczy, w sumie on się pewnie słabo klepie, a jestem jeszcze bardziej słabszy. Ale to taki mały szczegół. Kurde, no to powiem szczerze, że dobrze, dobrze ten ziomek tutaj fajtuje się. Ogólnie dobrze wam powiem szczerze, że dobrze. A, zginął ten typek, lol, co on zrobił? Ej, rzucił perłę, on nie odkoksa. O kurczę, tak samo jak ja dzisiaj zrobiłem na live'ie. Bo ogólnie sobie ten odcinek praktycznie nagrywam 2 godziny po live'ie. No i wam powiem szczerze, że zrobiłem identycznie tak samo jak po prostu, no, na live'ie, naprawdę, no po prostu dosłownie tak jak na live'ie. Ale no dobra, nieważne. Jest kolejny kill, także widzimy się za chwilę przy następnym tepaniu, pozdro. Moi drodzy, ja tepam już tutaj do kolejnej osoby, czyli napiszmy sobie standardowo, na czyli do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś tutaj, moi drodzy, do mnie napisze, czy zombie tepa i do mnie. Ogólnie w sumie nie mogą do mnie pisać na PW, bo sobie włączyłem jakby PvP, w sensie PvP, wyłączyłem sobie czat na PW. Dobra, TPA top 1, jak ja miał nick? TPA top 1, top 1, kurczę, kiedy ten ziomek miał nick? Top 1, top 1, top 1, dobra, tepniemy do tego, tepniemy do... Forwan, dobra, tepnijmy tego Forwana, zacznijmy, czy ten Forwan mnie zaakceptuje. Chciałem tepnąć tego top 1, ale zapomniałem, jaki on miał nick, nie zdążyłem zobaczyć. Czy mnie ten ziomek tepnie? No chyba mnie na razie ten ziomeczek nie tepa, kurczę, no i szkoda. Szkoda, że ten ziomeczek mnie nie tepa, bo chciałem tutaj do niego tepnąć, ale... No dalej, stary, tepaj mnie. Nie zaakceptuje ten typek. Dobra, no to napiszmy jeszcze raz sobie, do kogo tutaj mogę tepnąć. Kto chce killa TPA? No to jakiś typek, o, jakiś cytat, dobra, tepnij jakiś cytat, bo on tu w sumie pisze, kto chce TPA. To niech tepa! Czy mnie zaakceptuje ten cytat? Halo. Dobra, zaakceptował mi ten cytat elegancko. To raczej na 100% będzie Skybase, raczej nawet na 200% powiedział. A nie, jednak są takie nogi. I patrzcie, typek nagle dołączył sobie do gili. No to jest w sumie jakiś tam sposób jakby na nabijanie rankingu jest, że wiecie, że sobie ludzie po prostu nagle dołączają do gili i tak dalej. Okej, siema, ale tego się raczej ten typek nie spodziewał. Dobra, nie polizał sobie ten ziomeczek. Ale mam jeszcze tutaj 10 sekund regenki. No i dodatkowo 3 koksy. A typek, że tak powiem, ma mniej tych koksów, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób może mi się tutaj uda po prostu go zabić. Chociaż mam też jakieś przeczucie, że pewnie za chwilę jakiś jego kolega tutaj przyjdzie. Dobra, zostało mu jeszcze 10 sekund regenki. Może jakby polizał, to było naprawdę super, gdyby ten ziomeczek polizał. Kurde, gość, dawaj, polisz, albo niech mu set padnie, cokolwiek. Niech mu set padnie, niech poliże, niech po prostu zginie i tyle. Wszystko siecie, byle tylko zginął. Dobra, zjedz sobie tego koksa. Padał mu bania. Ale no właśnie, padał mu banie już w momencie, kiedy jakby zjadł koksa, kurde, no lipa. Jakby się spóźniłem timingowo, ale dobra, mniejsza o to. Dobra, muszę sobie tutaj za chwilę rzucić kolejnego Strange'a. Tylko w taki sposób, żeby ten typek nie dostał, kurde. Najgorsze jest to, moim mankamentem tutaj ujemnym, to, że ja po prostu mam przy sobie tylko i wyłącznie 2 sety na zmianę. Więc to może być działać jakby nie na moją niekorzyść, ale dobra, mniejsza o to. Dobra, ten typek zaraz zje od ostatniego koksa, powinien zjeść za chwilę. Czekajcie, 17 sekund mi zostały regenki. Czyli on za chwilę już będzie jadł w sumie. No właśnie, i ostatniego koksa wnęcie ten typek. I tak teraz pytanie, dobra, nie ucieka ten ziomeczek, więc jest, moi drodzy, elegancko. Dobra, pada mi bania.
Czyli wpadam w ten ostatni set. Okej, dobra, ostatni set i teraz muszę, moi drodzy, po prostu jakoś cisnąć. Ja muszę tego typa jakoś po prostu cisnąć, moi drodzy. Dobra, zmienił też również ostatniego typa seta ten ziomeczek. Zostało mu jakieś 20 sekund regenki. Czyli pytanie jest takie, czy teraz mój set, mój jedyny set mi wystarczy na to, żeby po prostu go tutaj zabić. Dobra, zrobimy sobie tutaj taktykę nauk z punchem, żeby po prostu oszczędzać mojego seta. Dobra, powinien już mu koks tutaj paść. Czy to wyjdzie? Jakby po mojej myśli, tak, elegancko, wszystko tak pyknęło, jak po prostu chciałem. Więc jestem z tego powodu mega, mega zadowolony. Mamy sobie tutaj jakieś sety, spróbuję sobie to zebrać. Jest kill off, jest punch 2, puncha 2 raczej tutaj po prostu nie potrzebuję. Te sety w sumie niech ten ziomeczek sobie tutaj ma. Teraz pytanie jest takie, czy uda mi się stąd uciec? Czy lepiej, w sumie, no właśnie, czy mi się uda stąd uciec? To jest teraz takie pytanie. Dobra, 8 sekund, nie wiem czy logać, nie no, logać nie będę, jak taka ciota trochę. Gdybym miał lognąć, okej, pójdę na spawna, bo przed chwilą nas ktoś przebijał, więc na bazie mam typów. Dobra, spawn lecimy i chyba mi się uda po prostu tutaj uciec, te sety zniknęły, więc jest elegancko. Dobra, jest ucieczka, no i wszyscy, pasuje, gitara. Dobra, moi drodzy, ja tepam już tutaj do pierwszej osoby, do kogo mogę tepnąć na klepę. Spytamy czat, czy do kogoś mogę tutaj tepnąć na klepę. Mam nadzieję, że tepnę do jakiejś fajnej osóbki, która, że tak powiem, info beka. No to ten beka, to przed chwilą sprawdzałem, ich tutaj strasznie dużo online, chociaż nie. Dobra, tepamy do Maldero. Dobra, tepamy tego Maldero podłoga. Zobaczymy, czy mnie ten ziomeczek zaakceptuje. Zapewne mnie tepną gdzieś swój kuboid, jakieś nogi czy coś w tym stylu. Na szczęście mam przy sobie jakieś rzucaki. Tepam Maldero. Dobra, Maldero mnie zaakceptował, także szybko się tutaj koksik. Schowek. Dobra, dobrałem sobie 3 koksy. Nie, jednak sobie nie dobrałem 3 koksy. I ziomek mi nie tepnął jednak na swój kuboid. Tepnął mnie na, że tak powiem, wyrównaną klepę poza kuboidem. Także wow, jestem mega, mega zaskoczony tutaj postępowaniem tego Steve'usia, że tak go nazwę. No dobra, no zawiodłem się, bo mi rzucił oczywiście, co mógł mi rzucić? Rzucił mi efekty, kurde, których, że tak powiem, nienawidzę, grając w Minecrafta. Nie wiem, nie odpowiadałem i możecie w sumie też napisać w komentarzu, czy lubicie te efekty na Poisona i tak dalej, czy ich nie lubicie, bo powiem szczerze, że ludzie mówią, że są spoko, ale mnie trochę irytują, nie wiem czemu, ale po prostu mnie to lekko irytuje. Ale ja to ja, mnie dużo rzeczy irytuje, dużo rzeczy narzekam, no i tyle, nic na to nie poradzę. Dobra, lecimy sobie z tym typem tutaj w klepę, ostro, w tangosy. Ziomeczek, z tego co widzę, chyba ma 2 koksy, tak samo jak ja. Padał mu bania, może zdeda? Fajnie było, gdyby ten ziomek teraz zginął, w tym momencie padał mu bania, kurde. No, jakby weszło mi tak kilka hitów pod rząd. No, gościu. Dobra, pięknie, 29 punktów na plusie dostałem elegancko, mamy pierwszego killa w tym odcinku i powiem szczerze, że jestem z siebie zadowolony, bo zdobyłem knoka 3. Właśnie liczyłem na to, że zdobędę knoka 3. No i jest elegancko, moi drodzy, jest elegancko, bo jest knoczek 3 tutaj wpadł, także mi, moi drodzy, po prostu pasuje. Więc jest elegancko. Ten ziomek jeszcze do mnie pisze, czy może SS-a. Ja go tutaj za chwilę tepnę, oddam mu itemki, zrobię sobie z nim SS-a, także pozdro. Dobra, moi drodzy, tepamy już w takim razie do trzeciej osoby. Na razie, że tak powiem, passa idzie nam całkiem nieźle. Dobra, do kogo mogę tepnąć na klepę? Spytajmy sobie standardowo sobie tutaj spytajmy ludzi, do kogo mogę tepnąć, info też czy w ogóle jakiś ziomek tutaj spami, że niby wysłał jakieś donate i go nie dodałem do gili. No to zresztą mało prawdopodobne, ale dobra, mniejsza o to. Dobra, tepamy do ich sprite. O kurde, ziomek mi w ogóle tutaj szybko zaakceptował, nawet się tego, że tak powiem, nie spodziewałem. Szybko sobie dobierzemy koksa. Dobra, jestem w żółwiku tych typów. Jest tutaj dwóch ziomków, okej, czyli standardowo, tak jak zawsze, to, że tak powiem, jest dwóch typa. Dwóch na jednego bundle jest, jakby to 19 poziom. Plus jest tego taki, że mam przy sobie rzucaki. Dobra, jeden ziomeczek widzę, że już się poddał, że tak powiem, czyli zombiaczek tutaj ewidentnie better player. Dobra, strasznie szybko mi schodzi HP i mam nadzieję, że przez to nie zginę, moi drodzy, bo patrzcie, jak to szybko schodzi z HP. Dobra, ziomeczek nie polizał. Dobra, szybko muszę tutaj założyć sobie banie. No właśnie, dobra, założyliśmy sobie banie tutaj na szybkości. Ten typek uciekł w sumie sobie do góry i wiecie co, ja zaryzykuję i rzucę tutaj rzucaka. Zaryzykuję po prostu i rzucę tutaj rzucaka. Może jakiś sposób mi się udało go tutaj, że tak powiem, zabić. No niestety mi się nie udało go zabić, bo rzucak nie wybuchł tak, jak chciałem, żeby wybuchł. Dobra, teraz wybuchł ten rzucak. Dobra, uwaga. Czy uda mi się go zabić w jakiś taki sposób, żeby polizał ten ziomek? No niestety nie polizał. Także kurde, zombiaczek niestety słaby zawodnik minecraftowej giereczki. Bania opadła. Dobra, zabiję tego typa elegancko. Teraz tak, ten typek tamten jest pode mną. I teraz pytanie, czy ten ziomek tutaj do mnie wbije, czy nie wbije. Mam, że tak powiem, jestem w sumie wyrównany z nim na koksach. Aha, tamten typek przyszedł od razu tutaj. Dobra, uwaga, i od razu rzucam koksa. W sensie, stręża sobie od razu rzuciem i wbijam na tego typa. Pytanie, czy ten ziomek jest na koksie. Dobra, ten ziomek jest na koksie. Nie wiem, czy on się dobrał, czy się nie dobrał, bo jeśli się nie dobrał, no to, że tak powiem, będzie dobrze. Myślę, że mi się go uda tutaj, powiem, że tak powiem, zabić, jeśli się
Ten ziomek nie dobrał. Mam jeszcze 14 sekund regenki. Teraz pytanie takie, ile ten typek ma sekund regenki? No niestety nie polizał. Na razie, kurde, że tak powiem, szło mi dobrze, tak? Bo były 3 kile pod rząd, ale tu raczej kila nie będzie, bo ten typek mnie zabije. No, chociaż chyba nie pada w sumie. Kurde, gdyby... Ajajaj, ale było blisko. Naprawdę, moi drodzy, było mega, mega blisko, że tak powiem, żeby zabić tego typa. Teraz pytanie jest takie, czy mi się uda uciec tutaj? No niestety zmarnowałem te rzucaki, że tak powiem. No i chyba mi się nie uda stąd uciec, chociaż mam jeszcze 22 sekundy regenki. Ten X-Sprite już tutaj do mnie idzie, moi drodzy. Ten X-Sprite niestety już do mnie tutaj idzie, więc zapewne tutaj zaraz do mnie rzuci jakąś perłę czy coś w tym stylu. O to się właśnie najbardziej boję, że on tutaj zaraz do mnie jakąś perełkę rzuci. Nie widzę, gdzie jest ten X-Sprite w ogóle. Kurczę. No właśnie, ten X-Sprite do mnie idzie. I teraz jest pytanie takie, no nie będę logał jak taka ciota, tylko spróbujemy po prostu pójść na bazę. Baza, schowek. Dobra, baza, schowek. Czy uda mi się uciec stąd? Dobra, elegancko udało mi się uciec na bazę, także no na razie 3 tepnięcia, 3 kile, także elegancko. Pozdrawiam to jeszcze Filo GP, pozdro bardzo serdecznie, elegancko. Zdajcie suba, łapkę w górę i dzwonek, pozdro.